Macie Wiśniewski, witam Państwa w programie Goście Lubin 24, a moim dzisiejszym gościem jest pani Edyta Zawadzka, prezes Stowarzyszenia Miasto dla Mieszkańców i wiceprezes tego stowarzyszenia, pan Zbigniew Sopka. Witam. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Nie mogę zacząć inaczej niż od pogratulowania wspaniałego wyniku. Wyprzedziła pani pana Marka Zawadkę, dyrektora Wzgórza Zamkowego, o ponad 100 głosów. To jest olbrzymia przewaga. Dziękuję bardzo za gratulacje. Sama nominacja była dla mnie i zaskoczeniem, i wyróżnieniem, a także swego rodzaju takim, powiedzmy, bodźcem do dalszego działania i potwierdzeniem, że to, co do tej pory robiłam jako prezes stowarzyszenia, to, co do tej pory wspólnie ze Zbyszkiem podejmowaliśmy różnego rodzaju inicjatywy, to jest dla ludzi ważne, to jest dla ludzi potrzebne i myślę, że ta nominacja była tego wynikiem. Natomiast no, wygrana cieszy bez wątpienia, no, ale nie jest dla nas jakby wyznacznikiem tego, co mamy robić dalej. Inicjatywy, które podejmujemy, dotyczą nie tylko parku, ale dotyczą całego miasta. Natomiast wracając do parku, no intensywnie i ze skupieniem obserwujemy, co tam się dzieje w tej chwili. A no nie dzieje się nic, oprócz tego, że te kilkadziesiąt hektarów zostało ogrodzone, oprócz tego, że został ogłoszony przetarg, to w tej chwili tam żadne prace nie są podejmowane i na szczęście, że nie są, ponieważ naszym celem jest zachowanie dzikiego charakteru tego parku. Boimy się ograniczenia naszej wspólnej publicznej przestrzeni. Płot stanowi takie ograniczenie, wbrew temu, co czytamy w odpowiedziach od urzędników z magistratu. Boimy się marnotrawstwa publicznych pieniędzy. Boimy się tego, że któregoś dnia nie będziemy mogli tam bezpiecznie spacerować z dziećmi, że dzieci nie będą mogły jeździć na rowerach. Boimy się, że w parku leśnym nie będzie można przechadzać się z pieskiem. A takich mieszkańców korzystających z tego jest dużo. Na szczęście udało nam się uniknąć, dzięki inicjatywie właśnie Stowarzyszenia Właściwie Mieszkańców Lubina, udało się uniknąć zamknięcia parku już w kwietniu zeszłego roku do listopada tego roku, tak jak było to planowane. Także uważam, że to jest dosyć duży sukces. Możemy korzystać z tej przestrzeni. Prawem mieszkańca Lubina jest posiadać tego psa. Obowiązkiem jest dbać o to, żeby pies ten był prowadzony bezpiecznie, czyli nie stwarzał zagrożenia. Obowiązkiem posiadacza psa jest też dbanie o czystość. I to nie ulega żadnej wątpliwości i na to liczymy. Nie boli nas najbardziej sama istota tego, że ktoś będzie zabraniał gdzieś wstępować z psami, tylko to, że ograniczona jest swoboda mieszkańcom, przeciwko mieszkańcom. Ja chciałabym się jeszcze odnieść do tego pytania w ten sposób. Wielkość psa nie ma znaczenia, bo pies, to jest żywe stworzenie, które też ma prawo do funkcjonowania w przestrzeni publicznej na określonych zasadach ze swoim właścicielem, który o niego dba i dba o porządek. I uważamy, że tutaj edukacja i wspieranie właścicieli psów przy tego rodzaju działaniach w postaci zwiększenia ilości koszy na śmieci i tak dalej, byłaby tylko jakimś pozytywnym aspektem tej sprawy. Natomiast zgodnie z obecnie obowiązującym prawodawstwem w Polsce, w parkach, a taki status ma w tej chwili park leśny, nie może być zakazu wprowadzania jakichkolwiek zwierząt. Po prostu zapisy, które funkcjonują w naszych regulaminach parków lubińskich, uchwalonych przez Radę Miasta w uchwałach, są niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem polskim. My będziemy dążyć do tego, aby obszar ten nie zmienił swojego statusu prawnego, bo to jest cała istota problemu. Dopóki to będzie park, będzie się rządził ustawodawstwem dotyczącym parków. I o to będziemy walczyć. Natomiast, no, park dla psów. No, jest park dla psów, tylko no, nikt przy zdrowych zmysłach
nie będzie nakazywał ludziom z obszaru Przylesia, w którym zamieszkuje 30 tysięcy ludzi, jechać do parku dla psów położonego na drugim końcu miasta, malutkiego, przed pracą, na przykład o godzinie 4 rano, żeby wyprowadzić psa. No, no, to jest jakieś irracjonalne, jeśli ktoś myśli, że coś takiego może mieć miejsce. Park dla psów jest oczywiście inicjatywą również potrzebną, bo te parki nie służą do realizowania codziennych zabiegów dla psów, tylko służą do zabawy z psem, do treningów psów i ludzie, którzy na co dzień opiekują się psem, no to z takiego parku dla psów korzystają raz na jakiś czas. Tak naprawdę przy codziennych czynnościach związanych z opieką nad psem, czyli z wyprowadzaniem tego psa, no, czasem kilkakrotnie w ciągu dnia, no przecież nie będą się wybierać z Przylesia do parku położonego na drugim końcu miasta, tak, no bo to nie o to chodzi. Czyli jakieś wygrodzenie z tego parku leśnego części dla psów, czy zrobienie drugiego parku dla psów by było dobrym rozwiązaniem tutaj? Może teraz pan... Powiem tak, istota tej naszej dzisiejszej rozmowy to jest dojście, znalezienie porozumienia, kompromisu, tak, tego, co pogodzi dwie strony i zwolenników historii, muzeum, czołgów, figur terakotowych z ceramiki bolesławieckiej i posiadaczy psów i tych, którzy chcą po prostu sobie spacerować w fajnym, takim półdzikim miejscu blisko domu. Myślę, że jeśli by pojawiło się coś, czego zabrakło, czyli taka szeroka konsultacja, debata społeczna na temat naszych potrzeb, potrzeb mieszkańców, to udałoby się znaleźć takie rozwiązanie. Tutaj jest rozwiązanie narzucone na siłę. Z kim państwo chcieliby rozmawiać? Czy osobiście z prezydentem, czy może być jakiś jego... bo wszyscy pamiętamy pikietę pod Urzędem Miasta, pamiętamy jak wyszedł tam rzecznik prezydenta, pan Jacek Mamiński, i też pamiętamy jak stamtąd uciekał, to nie we wszystkich mediach było pokazane, ale uciekł i nic nie powiedział, tylko że ja już kończę pracę. Panie redaktorze, problem polega na tym, że my jesteśmy otwarci na rozmowę z osobami kompetentnymi, które są w stanie w tej sprawie podejmować decyzje, czy też jakby mieć taką moc sprawczą, żeby te decyzje były przez kogoś podjęte. Tak naprawdę nikt z nami nie rozmawiał, oprócz pana rzecznika, który był wysłany do tych rozmów, jakby zobligowany niejako do przeprowadzenia z nami tych rozmów. Jak pan słusznie zauważył, no pan rzecznik niestety, co z przykrością stwierdzam, nie dźwignął ciężaru bezpośredniej konfrontacji z kilkudziesięcioma osobami. Tak jak pan zauważył, uciekł z tej rozmowy. Tak naprawdę, no to jest jakby w tej chwili piłeczka jest po drugiej stronie. To wydaje mi się, że w gestii prezydenta i odpowiednich urzędników leży w tej chwili decyzja, czy ze swojego grona powołują kogoś do rozmów z nami, czy powołują jakiś zespół do spraw konsultacji różnych projektów w mieście. My proponowaliśmy, napisaliśmy w tej sprawie pismo do przewodniczącej Rady Miasta, próbowaliśmy rozmawiać o tym z radnymi, pisaliśmy o tym do pana prezydenta, że oczekujemy jako mieszkańcy miasta, jako reprezentanci, jako stowarzyszenie, oczekujemy, aby przy Urzędzie Miasta została powołana swego rodzaju działająca społecznie, ale instytucja konsultacyjna, składająca się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, z którą to komisją konsultacyjną, czy jakby ją tam zwać, byłyby konsultowane największe inwestycje w tym mieście, największe projekty, największe decyzje, ponieważ najbardziej boli nas sformułowanie bardzo często używane przez pana rzecznika, mianowicie, że będzie to ładne, będzie wam się podobać, będziecie szczęśliwi. To jest takie na siłę trochę uszczęśliwianie mieszkańców wbrew ich potrzebom. Nie ma
takiego rzeczywistego badania potrzeb mieszkańców tego miasta i realizacji inwestycji w oparciu o te badania. To, co w tej chwili przedstawia nam się jako konsultacje społeczne, w mojej ocenie jest, no przepraszam, jakąś tam protezą, jakąś namiastką. Wywiesi się coś na tablicy ogłoszeń w Lubinie, w Urzędzie Miasta, coś tam się wrzuci na stronę BIP-u. No umówmy się, przeciętny mieszkaniec tego miasta niekoniecznie raz w tygodniu odwiedza Urząd Miasta, niekoniecznie chce, potrafi wejść na stronę BIP-u. W nowoczesnym społeczeństwie obywatelskim konsultacje społeczne odbywają się w zupełnie inny sposób. Przede wszystkim radni, przez media, przez bezpośrednie spotkania, przez organizowanie różnego rodzaju konferencji. Na przykład, panie redaktorze, w ostatnim czasie będzie podlegał bardzo dużej modernizacji Park Grabiszyński we Wrocławiu. Proszę się tym zainteresować i proszę zobaczyć, w jaki sposób tam przebiegają konsultacje z mieszkańcami. Jest propozycja, co ma... Park Grabiszyński jest dla wielu mieszkańców Wrocławia sercem tego miasta. Jest czymś osobistym, miejscem, z którym oni są związani emocjonalnie. Tak samo jest z naszym Parkiem Leśnym. I tam urzędnicy miejscy występują do mieszkańców o propozycje, czego oczekują, mając też swoje propozycje. Oczekują spotkań z mieszkańcami, rozmów z mieszkańcami, żeby przedstawić swoje projekty, żeby posłuchać, co mieszkańcy o tym sądzą. Tego brakuje niestety w naszym mieście, zarówno w obszarze właśnie konsultacji Parku Leśnego, ale tak jak mieliśmy na przestrzeni ostatnich miesięcy czas przekonać się we wszystkich obszarach. Wycina się drzewa tam, gdzie ludzie tych drzew potrzebują, robiąc parking, natomiast tam, gdzie ludzie chcą parking. Parking się ludziom zabiera. Można byłoby takich przykładów mnożyć. Koncepcja Parku Wrocławskiego się sprawdziła. Powiem tak, co do koncepcji Parku Wrocławskiego, jak najbardziej inicjatywa, pomysł pożyteczny, kwestia wykonania, kwestia szczegółów, bo diabeł w nich tkwi. Także tutaj musielibyśmy przyjrzeć się projektowi, żeby porozmawiać o jego mankamentach, choćby dostosowanie placów zabaw, bo przyglądaliśmy się temu jak najbardziej, choćby dostosowanie placów zabaw do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach albo matek z dziećmi. To jest duży problem, bo jest piaskownica, gdzie prawda, nie można dojechać do huśtawki, do zjeżdżalni, gdzie osoba poruszająca się na wózku, bądź też mająca kłopoty z poruszaniem się, też ma problem z dotarciem, prawda, do tych zabudowanych tam atrakcji. To, co wierzymy, że mogłoby w tym mieście dobrze funkcjonować, to właśnie rozmowa, konsultacja społeczna, nie tylko w oparciu o przepisy, które obowiązują urzędników, bo oni faktycznie, nawet jeśli się ich trzymają, to tylko tyle. Mogą zrobić znacznie więcej, mogą prowadzić dialog, w taki sposób, żeby to było przejrzyste i czytelne dla obywateli, nie tylko wywieszenie ogłoszenia w gablotce i na stronie BIP-u, do czego są zobligowani przepisami, oczywiście to robią. Natomiast wystarczy chcieć i w tym momencie, jeśli ktoś zakłada, że ma patent na nieomylność, to tak jest, faktycznie, kieruje się tym, co chce i robi to, co chce, natomiast nie robi tego we własnym ogródku i tyle. Ja chciałabym się jeszcze odnieść do tego pana pytania dotyczącego Parku Wrocławskiego. Wydaje mi się, że stwierdzenie, iż koncepcja Parku Wrocławskiego się sprawdziła, jest w mojej ocenie trochę naciągane, bo po prostu mieszkańcom zostało podarowane coś, co jest zupełnie niezgodne z pierwotną koncepcją, jak ten park miał wyglądać. Ona jest do odnalezienia, świetna prezentacja podpisana przez pana prezydenta Roberta Raczyńskiego, gdzieś można ją na YouTubie odnaleźć. Ten park miał wyglądać zupełnie inaczej. Ludzie wówczas protestowali, bo taki zarzut też pada pod naszym adresem, że wtedy też ludzie protestowali, a jak doszło co do czego, to nie protestują. Ludzie wtedy nie protestowali przeciwko temu. To pierwszy radny Olszowiak zaprowadził tam
swojego syna. Tak, ale ludzie protestowali jeśli chodzi o tak ogromne pieniądze wydane na plastikowe dinozaury. I to tego dotyczył protest. Natomiast ludzie byli przekonani i powiem panu, że wiele osób do dziś dnia jest przekonanych, że tamten teren jest parkiem. W związku z czym mogą tam wyjść z pieskiem, mogą tam wyjść z dzieckiem na rowerku i tak dalej. Tamten teren nie jest parkiem, tamten teren jest zoo. I to jest główny nasz zarzut, że w tym mieście po prostu ludziom się nie mówi prawdy do końca, jak co ma wyglądać. Czasem jest to zamierzone, ale najczęściej jest to niezamierzone. Bo cały problem z naszymi włodarzami polega na tym, że oni mają koncepcję wyjściową, a nie mają koncepcji końcowej. Nie mają wyobrażenia, jak to projekt, który będzie przez nich realizowany, będzie wyglądał na końcu. I to jest twierdzenie bardzo często używane przez dyrektorów, czy też włodarzy różnych rodzajów instytucji miejskich, że to będzie dla mieszkańców niespodzianka. I Park Wrocławski jest taką niespodzianką, który na początku miał być świetnie zorganizowanym parkiem, w którym miały być wytyczone ścieżki dla deskorolkarzy. Obecnie kwietniki tam świetnie funkcjonujące miały być miejscami do grillowania. Park miał być przyjazny dla mieszkańców, otwarty, że można wejść z kocykami, polegiwać na trawie, dzieci mogą się bawić na placu zabaw. Nie wiadomo z jakich przyczyn w trakcie już pracy ta koncepcja zaczęła się zmieniać. Z jakichś powodów postanowiono zrobić tam zoo, które się w tej chwili rozrasta. I okej, tylko mówmy ludziom prawdę. Mówmy ludziom prawdę, nie mówmy ludziom, że to jest park, bo to nie jest park, tylko zoo. I jeśli chcemy coś robić, to mówmy ludziom, zrobimy dla was zoo, a nie zrobimy dla was park. Dobrze, przejdźmy do drugiego tematu naszej rozmowy, czyli parking przy rynku i wycinka drzew ze skweru przy ulicy Reja, bo to też według was jest bezprawie. Tak, według nas jest to bezprawie, jest to po prostu tak działanie tak mocno bolesne dla ludzi tam mieszkających i tak zupełnie niepotrzebne, bo budowanie drogi z tyłu tych bloków, bo de facto w projekcie jest tam przewidziany trakt łączący ulicę Kopernika z ulicą Odrodzenia i ten parking ma być tam tylko jakimś elementem całej tej infrastruktury. W mojej ocenie i myślę, że w ocenie ludzi tam mieszkających i całego stowarzyszenia jest to działanie zupełnie niepotrzebne. Można było przyjść tam, porozmawiać z mieszkańcami. Oni mieli też fajny pomysł na zagospodarowanie tego miejsca, nawet przy założeniu realizacji tam drogi, czy też budowania placu utwardzonego, bo w dokumentacji technicznej tak to jest nazwane, bo na budowę parkingu należało mieć inne pozwolenia, inne uwarunkowania, których no niestety nie można było tam spełnić, aby jednak postawić na swoim, urzędnicy postanowili, że teren tam funkcjonujący nazwą placem utwardzonym z miejscami miejscami postojowymi, miejscami parkingowymi. Nie trzeba było wycinać tych drzew, które dla wielu osób mieszkających w tych blokach są jedyną zielenią, szczególnie mówię tutaj o osobach niepełnosprawnych, które rzadko opuszczają swoje mieszkania, mieszkając na trzecim czy na czwartym piętrze. I wycięto im te drzewa, które tak naprawdę rosły tam kilkadziesiąt lat. Można było wykorzystać innego rodzaju rozwiązania techniczne, technologiczne, inżynieryjne, nie wiem jak to nazwać, czyli te drzewa po prostu ogrodzić, nałożyć na obecnie istniejące tam, do tamtego czasu istniejące drzewa, nałożyć jakiś plan i te miejsca parkingowe wytyczyć, nie usuwając tych drzew. Tak się robi w wielu miejscach w Polsce i u nas można było tak zrobić. Można było znaleźć kompromis. Tylko po raz kolejny nikt nie odważył się przyjść, porozmawiać z tymi ludźmi, tylko zaskoczono ich po 15 października, kiedy skończył się okres ochronny. O godzinie 6 rano przyszli pilarze, zaczęli wycinać drzewa i tyle.
I to jest bardzo przykre. To jest bardzo przykre. My prowadzimy jeszcze działania, nazwałabym to administracyjne, no ale to nie o to chodzi. One nie przywrócą tamtemu terenowi jego pierwotnego charakteru. Bo te drzewa już się takie tam nie pojawią. Mogą się pojawić inne, mniejsze, ale te kilkudziesięcioletnie drzewa tam się już niestety nie pojawią. A zostały wycięte zdrowe drzewa. Czyli to, co jest u nas nagminne, czyli nadmierna interpretacja przepisów. Brak pomysłu na rozwiązanie, brak pomysłu na dobre rozwiązanie, takie, które pogodziłoby interesy i tych, którzy by potrzebowali tam kilku miejsc parkingowych i mieszkańców, którzy chcieliby zieleni. Brak pomysłu, nie wiem z czego wynikający, czy może z takiego zapatrzenia w siebie, że tylko ja mam rację i tylko tak jak ja powiem, tak powinno być, czy może dlatego, że ktoś nawet nie pomyślał o tym, że warto zapytać tych, którzy tam mieszkają, czy nie istniałoby rozwiązanie. Przekonać mieszkańców do rozwiązania kompromisowego. Załóżmy, że nie wytniemy wszystkich drzew, wytniemy część, natomiast zrobimy kilka miejsc parkingowych, część drzew zostawimy. Dodamy do tego piękne rozwiązanie, jakieś nowe ławki, nową piaskownicę. To wszystko można by było wypracować. Tylko, że ktoś nie ma na to pomysłu, a uważa, że ma patent na nieomylność. I trzeci temat, bo rozumiem, że na parku militarnym, czyli parku leśnym, czy szczelnicy, jak popularnie nazywano, to się nie skończy u was i rzecz jasna na rynku. Będziecie dalej myśleć nad nowymi pomysłami dla miasta, nad nowymi planami zagospodarowania. Będziecie chcieli nawiązać jakiś dialog z Urzędem Miasta. Stowarzyszenie Miasto dla Mieszkańców jest ruchem miejskim. Bardzo się cieszę, że taka inicjatywa powstała tu w Lubinie. Z samych mieszkańców. Każdy z nas ma dużo zajęć w swoim życiu osobistym. Pracujemy w różnych branżach. Natomiast zrzeszyliśmy się wokół idei tego, że to miasto powinno być dla mieszkańców, nie dla urzędników. Widzimy szansę, że jest możliwość przeprowadzenia zmian w tym mieście, ale w sposób taki, żeby to były zmiany właśnie dla mieszkańców korzystne i konsultowane z nimi. Zgadza się, nie pogodzimy wszystkich interesów, natomiast spróbujmy spotkać się w pół drogi. Mamy do czynienia z czymś takim jak proponowane naszej Radzie Miejskiej często inicjatywy pana prezydenta, które no niekoniecznie są, tak bym łagodnie nazwał, udanymi inicjatywami. Proszę spojrzeć na uchwałę krajobrazową. Całe szczęście głos stowarzyszenia jest słyszalny i udaje nam się w sposób realny, w jakikolwiek sposób zapobiec pewnym zmianom. Tutaj prezydent, widzę, wycofał się z uchwały krajobrazowej. Zmiany legislacyjne można odwrócić, wycięcia drzew już niestety nie wrócimy, dewastacji przyrody. Wyciągnijmy z tego lekcję i nauczkę na przyszłość. W tym mieście uważam, że mieszkańcy zasługują na to, żeby być słuchanymi i że zmiany, które tu są potrzebne do przeprowadzenia jak najbardziej, powinny być z nimi konsultowane, bo to my mieszkamy i żyjemy w tym mieście i zasługujemy na to, żeby z nami rozmawiać, a nie żeby nam narzucać. Ale żółtej kartki nie wróciła do państwa, czy nie? Do dzisiaj nie. Jeszcze pytanie do pani przedostatnie. To jaki jest wasz plan na Lubin i czy wystawicie kogoś w najbliższych wyborach samorządowych? Czy kogoś poprzecie ewentualnie? Myślę, że w chwili obecnej jest jeszcze za wcześnie, aby takie deklaracje jednoznaczne składać. My na razie skupiamy się na naszej codziennej pracy, na rozwiązywaniu tych problemów, które zgłaszają nam mieszkańcy. Natomiast nie wykluczamy, jeśli taka będzie wola członków stowarzyszenia, że podejmiemy jakieś działania w tym kierunku zmierzające. Nie jest celem stowarzyszenia jakby działanie wbrew miastu. Nie chcemy, żeby być postrzegani jako pieniacze. Dlatego ciągle szukamy tej płaszczyzny porozumienia. O to jest bardzo trudno. Natomiast te działania, które podejmuje miasto, powodują też w nas swego rodzaju irytację. I
nie wiem, czy ta irytacja czasem w przyszłości może nie stać się bodźcem do podjęcia bardziej radykalnych i skutecznych działań. Mówiąc żartem, i nie ma pani aspiracji na stołek prezydenta miasta albo przewodniczącej rady miasta? To znaczy nie wiem dlaczego żartem, ale tak, nie, na chwilę obecną nie. Na chwilę obecną nie myślimy o tym, jakoś specjalnie mamy inne zadania do realizacji, ale tak jak powiedziałam, nie. Dziękujemy państwu. Naszymi gośćmi była pani Edyta Zawadzka, prezes Stowarzyszenia Miasto dla Mieszkańców, i pan Zbigniew Sopka, wiceprezes tegoż stowarzyszenia. Dziękuję bardzo. Również dziękuję.